Elo, witam wszystkich na pierwszym dziewiczym vlogu na DTube. Tak się składa, że przypadkiem zostałem posiadaczem właśnie tych oto dwóch bilecików, więc na pewno dzisiaj skoczymy sobie na chwilę zobaczyć tę oto panią w swoich naturalnych warunkach. Zapraszam. No to dobra, jedziemy. Tak jak wspomniałem na początku, kierujemy się w stronę miejsca, gdzie odbywa się dzisiaj koncert naszej owej wokalistki, którą mieliście okazję przed chwilą zobaczyć. A, Grażyna! Grażyna, zobacz jaki pies! Ale bestia! Generalnie mamy do przejścia jakieś 6 kilometrów. Jesteśmy dokładnie tutaj jak na znaczniku, więc I hope, że macie wygodne krzesło albo chociażby buty, chociaż wątpię, żeby kogoś pojebało do tego stopnia, żeby oglądać internet na spacerze lub jakimś biegu. Hehehe. No ale nic, opcję wygody zostawiam już tylko i wyłącznie do waszej dyspozycji. Generalnie tuż za rogiem znajduje się taki mały pasaż ze sklepami, więc na pewno wstąpimy sobie to po jakiegoś browarka, bo bez tego cała wyprawa nie może się udać. Jak możecie zauważyć, materiał oczywiście został troszkę przyspieszony, żeby nie zanudzać. Mamy tutaj, proszę bardzo, sklepu Holendra. Jakieś na górze graffiti, pararara. No i oczywiście nasz ukochany sklep. Pasowałoby wpaść i chociaż jednego browarka się napić, no nie? Dobra, idziemy. Dobra, jest elegancko i bardzo gustownie. Teraz gdzieś musimy opróżnić nasz napój bogów. A ja widzę wręcz zajebiste do tego miejsce. Schodzimy powolutku, jeden schodek, drugi schodek. Dobra, tylko jak ja to kurwa teraz otworzę? Czekajcie, trzeba znaleźć jakieś miejsce. O co by tu otworzyć? Może o to? Dobra, zaraz damy radę. Może o to. Kamień. Próba numer jeden. Kamień. Jeb, jeb. 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 Fail. Mamy małego fejla. Jeszcze raz, nie, spróbujemy o to. Jeb, 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 jeb. Nice. Po udanej próbie otworzenia przypysznego zresztą browara jesteśmy właśnie na ulicy Posągów. Kiedyś pokażę wam więcej tych posążków. A, Wolverine! Zoba, zoba, Wolverine! Dobra, moi drodzy, generalnie jesteśmy tak zajebiści, że już prawie jesteśmy na miejscu. Został nam ostatni skręt, hehe, w prawo. I zostanie nam ostatnia prosta już do celu. Jesteśmy aktualnie w tym miejscu. Zaraz pokażę wam się znacznik na mapce. No to co, widzimy się już przy wejściu na koncert. Trzymajcie kciuki, eloszki. No i jesteśmy na miejscu. Pierwsze wrażenie, jakie tutaj jest na samym początku, to jakiś pod dzieci, tak jakby cała szkoła, przepraszam, dopiero miała tutaj WF. Także takie są odczucia, jeżeli chodzi o powietrze. Z tego, co udało mi się zauważyć przez pierwsze parę chwil, to średnia wieku. To jest chyba 5 a 10 lat. Nie wiem, dlaczego tak jest. Spodziewałem się czegoś całkowicie innego. Oczywiście
chodzi o ludzi pod sceną, tak? Bo tutaj jest parę dorosłych, na pewno rodziców, opiekunów i tak dalej. Ale generalnie tutaj koncert Teenager Rockstar, tak? Ewa Farna, Teenager Rockstar. No przynajmniej tak, tak na tym koncercie się tutaj nam wszystko, co się robi, przedstawiał właśnie, tego słówka szukałem. W ogóle ten koncert, wygląda to trochę jakby to się odbywało, kurwa, na opuszczonym basenie. To jest w ogóle jakaś niby hala Mosir, ale nie wiem, w co oni, kurwa, tutaj grają. Chyba w badmintona, nie? Wyglądał vlog, który dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wam się podobało. No a teraz co? Zapraszam was do zobaczenia tego, co będzie w następnym odcinku. Pozdrawiam, elo!